Dzisiaj obiad na wynos. Co tu jest? Pasta, chicken, and bacon. Penne i tu lasagna. Homemade, zobaczcie. Z takiego sklepu włoskiego, powiedzmy. I wzięliśmy taką wodę. Taki napój, nie wiem co to jest. Blood orange, czyli z czerwonej takiej pomarańczy. Ale jest dobry, gazowany. How much we paid for this? 13.20 for everything. 13 euro, yeah? 20, for all. 13 or 20. Aha, 13, no i dobrze. No, także zaraz otwieramy. You gonna open? Jesteśmy w parku tak w ogóle. Sami, mamy randkę w ciemno. Hello! Tylko pieski chodzą naokoło. No, otwieraj. O no! Wróciłam do domu, Gabi poszedł jeszcze załatwić jakąś sprawę, a ja w ogóle się z wami nie przywitałam, także witam wszystkich serdecznie. To, co mam tu na głowie, to te czapki. Nie jest tak chłodno, wiecie, w Irlandii, ale dzisiaj rano było 2 stopnie. Także było nawet chłodno tu w pokoju później, jak rano przyszłam, ale świeci piękne słońce. Może zaraz wam pokażę. Może widzieliście w parku, jak byliśmy. Zobaczcie, jak pięknie. To, no, sporo dni już nie było takiej pogody. Także fajnie, nawet nie wiem, czy słyszycie jakiś ptaszek. Tak, wróciliśmy w sumie, myślałam, że wiecie co, że pójdziemy tak naokoło lasem. Aż mi dobrze, że nie poszliśmy, bo i tak mi ciężko. I do parku zjedliśmy i wróciliśmy po prostu. O, tyle, starczy. Nie wiem, ile czasu to nam zajęło, ale do parku mamy, wiecie co, może ze 2 kilometry. Mi się wydaje. No może co nie. Zaszłam do sklepu, zaraz wam pokażę, co kupiłam. Tak. Takie bułki. 4 bagietki takie o... Bagietki takie, no, krótkie. 2 euro kosztują. Gumy były 2,37 bodajże. I wzięłam takie warzywa na zupę. W ogóle chciałabym ugotować rosół. Chce mi się po prostu zjeść rosołu, nie wiem. No, chyba się z tego nadaje. Co? Wiem, że w polskim sklepie to jeszcze macie ten... Jakie to jest warzywo? To niech szan. O Jezu, jak to się nazywa? Seler taki naciowy, nie? Seler, ten korzeń jakby selera, a tu widzicie jest seler taki naciowy, ale to nic. Może wyjdzie z tego rosołek, nie? To to. I do rosołku wziąłem taki makaron. Makaroni, pasaka. To był na tej... Może to litewski w sumie? Bo to był na tej, wiecie, zagranicznej półce. Ale jest egg free, także bez jajka. Tutaj w polskie, to wiem, że są z jajkiem większość takich rosołowych, nie? No i peski do słonecznika, gdzie odsłone,
Pestki słonecznika, o, po prostu. Na podłubanie, wiem, że w sumie niedobre na zęby, nie? I przyszedł list. Mamy zapłacić podatek od mieszkania, no po prostu nie wiem. I to, bo to widzicie, myślałam, że to jakoś się płaci. Nie wiem, ale to jest napisane, że trzeba zapłacić jakby przed. Przed jakby zaczęciem tego roku, nie wiem. First paid in to bym musiała przeczytać, ale nasz podatek wynosi 103 euro za nasze to mieszkanie na cały rok. Także myślę, że to jest dobra cena, co? Idę, usiądę do Santiago do pokoju. O, to jest mój ulubiony pokój, wiecie? Nie wiem, ja lubię, bo wiecie, jest wykończony w sumie. Ma wszystkie te obrazki, nie obrazki. O, na łóżko. Bo w naszej sypialni, jak to mnie trochę prześwietla, nie? W naszej sypialni to wiecie, gołe ściany takie. Musimy to skończyć, ale no nie wiem na razie, kiedy my to, bo jakby lampy nie mamy, tego klosza, nie? Santi jest w przedszkolu, ale już słuchajcie, jest pół do pierwszej, także gdzie nie wiadomo jak zleciał, że ja mu gotuję rosołek, nam zaraz, nie wiem, żeby później może zjada, bo wieczorem on zazwyczaj, wiecie co, jak przywożę go, to kładę go od razu do łóżka i on idzie spać, jest taki zmęczony. A słuchajcie, dawno mnie nie było tu. Powiem wam, że jest dzisiaj chyba 4 listopada i ostatniego vloga nagrywałam chyba 23. Nie mogłam się zebrać ogólnie do nagrywania, nie mogłam się zebrać do niczego tak naprawdę, do życia. Jakaś napadła mnie, nie wiem, taka chandra jesienna, zimowa, wiecie, pogoda się zmieniła, później zmienił ten czas i czas jest, po prostu rozbił mi cały zegar. Biologicznie nie wiem, no jakaś masakra, źle się czułam też fizycznie, jeszcze gorzej psychicznie. Masakra. Dobrze, że się te słońce świeci i już tak naprawdę od kilku dni próbuję się zebrać, żeby, wiecie, do kupy. Ale ciężko było. Ale dzisiaj widzicie, się podmalowałam troszkę nawet i mówię tak, muszę wziąć tą kamerę i nagrać. Wczoraj próbowałam. Nie wiem, może wam wstawiłam już z wczoraj jakieś pliki, dwa krótkie jakby nagrania. No nie dałam rady, po prostu nie wiem. Niemoc mnie ogarnęła. I to tak, że większość nas ogarnia taka niemoc, wiecie, na zimę. Tutaj to już jak zima, bo to nas to zima to takie, wiecie, deszcz. I wiatry, o, wiatry wiały też niezłe. Tu czasami muszę wszystkie te wietrzniki jakby w oknach, co są, zamykać, bo normalnie drzwi latają, wiecie, w nocy. Jak nie są zamknięte, tak wiecie. Ale do Santiago pokoju nie zamknę drzwi. A i później tylko słychać, one tak się huczą. No i co chciałam powiedzieć, tak. Ogólnie jakiś ten czas ostatni jest taki, no kiepski, nie wiem, jakoś tak wszystko idzie jak po gruździe, po brudzie, jak to się mówi? Bruździe chyba, o tak. Jak, nie wiem, co się stało i mamy też już dosyć i powiem wam, że no myślimy, że może pojedziemy gdzieś sobie w styczniu, już jak wiecie, będzie to trochę tańsze bilety, bo też przyjadę na święta, mówię, może do Polski pojadę z Santiago, ale samemu latać jest już ciężko i teraz wiecie, z tym COVID-em i tak tutaj u nas, podejrzewam, że u nas w Irlandii to będzie okej z tym COVID-em, wiecie, bo my już jesteśmy zamknięci 3 tygodnie. I to na pewno, bo nasze county było zamknięte wcześniej niż jakby cały kraj tu zamknęli. Także wydaje mi się, że to już 3 tydzień, jak nie więcej. Także no, wszystko jest zamknięte, nie można wyjść gdzieś, wiecie, do restauracji i usiąść, zjeść czy wypić kawy, tylko na wynos, nie? Ewentualnie i to też część jakby przedsiębiorstw się zamknęła. Ogólnie to chyba się zaczęło w ogóle od tego, że nas zamknęli po prostu. I to było takie, no nie wiem, obciążające umysłowo, bo wszędzie widzicie na tym, na Facebooku, jak mamy te, wiecie, różne sklepy, biznesy i gdzieś w ogłoszeniach też było, tam w wiadomościach. Wszyscy, wiecie, byli no wkurzeni po prostu, bo zainwestowali w nowy towar na przykład, a z dnia na dzień też musieli tutaj zamknąć. To w Polsce też jak z dnia na dzień zamykają wam, to i tutaj tak, też tak samo było. I no i ten taki, wiecie, rozpacz, płacz dla tych tego, no i to wszystko jakby na nas też wpływa, nie? Oddalać się nie możemy od domu, no niby jest 5 km na wasze rekreacje,
Ale no, pojechać nie wiem, czy gdzieś nad morze, czy gdzieś, no już nie można. Jedynie co do sklepu tam, wiecie, do tego miasteczka obok. A tak to nic. Mam siedzieć i wiecie, no to jeszcze taka pogoda była brzydka. Siedzicie w domu, mój mąż tu chodzi do pracy, a ja sama siedzę. Santiago też wysyłamy do przedszkola czasami, chociaż to na szczęście ma kontakt jakby z innymi ludźmi, z dziećmi. A ja w domu muszę zostać. No to ciężko było. Właśnie słyszę, Gabriel przyszedł. Będzie wkurzony, będzie mu się krew gotowała. Bo tam wyszedł jeszcze inny problem dzisiaj nam. Zaraz wrócę do was, muszę z nim pogadać. Dobra, wróciłam. No, tak jak powiedziałam, zagotowało się w nim. Boże. On pracuje za znajomego. Także sobie wyobrażacie, za znajomego. Zawsze jakieś tam problemy pieniężne i... No wiecie, ogólnie my mamy... Mam nadzieję, że może jeszcze, nie wiem, ile on tam popracuje. Z pół roku, może trochę więcej. Bo wiecie, mamy dużo pieniędzy do oddania, także nam jakby potrzeba stabilności takiej finansowej. Ale wiecie, później już jak będziemy... Co? I'm singing your goal, I said I'm going to record. What, you didn't hear? You sitting in front of me there. I didn't have mind on you. I'm a singer, she got bananas. What? Your phone here? I'm a singer, what she's doing? You record this video, yeah? You gonna cut my hair? Boże! Przeszkodził mi, nie pamiętam co mówię. No nie pamiętam co mówiłam, no przyszedł i o. A, że będzie pracował tam. No, ale mam nadzieję, że później zmieni. Wiecie, to już 5 lat. Prawie, chyba teraz właśnie niedługo może minie 5 lat, jak Gabriel jest w Irlandii. Także... No, wiecie, jak to z rodziną i ze znajomymi. Lepiej na zdjęciu, no nie wiem, no. Nieważne. I co ja chciałam powiedzieć o... Zapomniałam, co o czym wcześniej już mówiłam. A ogólnie o tym całym lockdown, bo nas zamknęli jakby wcześniej. I wiecie, mnie to strasznie wkurzało, jak ja na przykład na Facebooku, czy tam na Instagramie, na stories widziałam wszyscy, czy nawet na, nie wiem, YouTubach. Wszyscy chodzą gdzie chcą, robią zakupy, a wiecie, tutaj nic nie można. Bo Irlandia się zamknęła jako chyba pierwszy kraj, albo jeden z pierwszych krajów w Europie. Ogólnie widziałam nawet w wiadomościach, to było powiedziane. I teraz Polskę pozamykali chyba. UK zamykają albo dzisiaj, albo od jutra. Chyba. W ogóle co się stało w Wiedniu przecież na ostatnie, to było wczoraj? Chyba wczoraj to było, czy przedwczoraj już. Masakra, co się dzieje na świecie, ja już po prostu nie wyrabiam. Ja powiem wam, że były dni takie, że ja już nawet Facebooka nie odpalałam, Instagrama nie odpalałam, dopiero raz dziennie po prostu, po południu na przykład gdzieś tam zaglądałam, bo... To jest za dużo na mojej głowie już, za dużo. Czasami bym chciała żyć w takich, wiecie co, czasach. To nie było internetu, nie było telewizji, nie. Mój Gabriel to uwielbia oglądać właśnie wiadomości. Teraz przeżywa, bo wybierają prezydenta w USA. A ja powiem wam, że ja bardzo nie lubię polityki, nie interesuje mnie to. I a u nas ten w telewizji wybory prezydenckie w USA. No. Także jest tego trochę i co tam jeszcze było, co w Polsce, wiecie, te protesty. Ja też po prostu, nie wiem, siedziałam, płakałam aż normalnie, jak wiecie, nie wiem. Ci ludzie po prostu wychodzą na ulicę, tyle tysiące, nie? I muszą walczyć jakby o swoje prawa, bo mężczyźni w garniturach podejmują takie decyzje za nas. Wiecie co, ogólnie co na ten temat tylko bym powiedziała, wiecie co? Chciałabym, żebyśmy chociaż, nie wiem, mężczyźni z kobietami się zamienili na jakieś 50 lat. Żeby to mężczyźni byli w ciąży, żeby rodzili dzieci, opiekowali się tymi dziećmi na początku. Nie mówię, że może żaden mężczyzna się nie opiekuje dzieckiem, bo są tacy, którzy, wiecie, się opiekują, ale sami wiecie, jak jest, no, po prostu. Każdy miał ojca, czy brata, czy gdzieś tam widział, wiecie, męża, czy dziada, nie. Jak jest to w życiu. I... No i wtedy bym chciała zobaczyć, jakie one decyzje w takich sprawach były, jakie decyzje by były, jakie prawa. Po prostu, o, tyle ode mnie.
Co do drugiej sprawy, bo to był lockdown, bo widziałam o tych protestach w Polsce, bo trzęsienie przecież w tej Turcji. Nie wiem, czy widzieliście, możecie obejrzeć sobie gdzieś na YouTubie chyba było może. Czy gdzieś się na w innych wiadomościach, jak ocalili. W sumie dwie dziewczynki oglądałam. Jedną po 65 godzinach w gruzach tych leżała w zawalonym budynku, a druga po 91. Czterolatka i trzylatka bodajże. No po prostu to jest cud nad cudami, jak te dziewczynki przeżyły to. Zobaczcie sobie w internecie, bo mi to... No cud, po prostu cud. W Francji też jakieś nie wiadomo co się dzieje, prawda? Po prostu moja głowa to ja nie wiem, ja chciałabym wyłączyć to wszystko i tak trzeba, żeby to jakoś przeżyć. Mam nadzieję, słuchajcie, ja się pytałam Gabriela, do kiedy mamy ten lockdown? I chyba to jest jakoś do początku grudnia. Także jakby jeszcze 6 tygodni. Ogólnie, no właśnie, 6 tygodni zamknęli, a my jeszcze tydzień był ekstra, czyli jeszcze został do końca jakby listopada. O, w Polsce jeszcze zamknęli cmentarze, no bo co? Tysiące Polek i Polaków protestuje na ulicach, no ale na cmentarze nie mogą pójść. Masakra. I powiem wam tak, że no... nam też tu ciężko w Irlandii jest, nie jest łatwo i nie wiem. Nigdy chyba nigdzie nie jest tak łatwo, nie wiem. Gdzie jest łatwiej, proszę mi powiedzieć, bo ja mogę spakować walizki i jechać już. Bo ogólnie powiem wam tak, że my też mamy takie ciężkie chwile i byśmy chcieli na przykład stąd wyjechać. I powtarzamy to, nie wiem, co dwa tygodnie może. Co miesiąc na pewno, wiecie, że raz w miesiącu, że no byśmy już marzyli o tym, żeby stąd wyjechać. Tyle, że co Irlandia nam daje, to daje nam po prostu taki spokój finansowy. I wiem, że gdybyśmy gdzieś pojechali indziej, to byśmy tak dobrze jakby nie mieli finansowo. By było nam o wiele... No, by było nam ciężej. Nawet, wiecie, już myślałam wrócić do UK, gdzieś pod Londyn czy gdzieś tam. Ale na pewno byśmy mieli mniej pieniążków. Także zobaczymy, no. Nie wiem. Chociaż ciężko, chociaż może jak już spłacimy te mieszkanie, to będziemy mieli więcej pieniążków, będziemy mogli częściej wyjechać na przykład sobie gdzieś na tydzień, wiecie, na przerwę. Co 3 miesiące, dajmy na to, to już może... Może nam będzie po prostu tak łatwiej żyć, bo wiecie, 3 miesiące to nie jest taki duży okres i wiecie, już możecie jakby planować następny wyjazd do domu, na przykład do jednego domu, do drugiego, gdzieś tam, tak na wakacje. Ale może byśmy dali rady tu przeżyć, bo nie wiem. Jeszcze jeden taki ważny aspekt, bo pomyślicie, dlaczego oni by chcieli wyjechać. To po pierwsze to pogoda, po drugie to chyba ludzie. Niestety. Wiecie, nie jest wszędzie tak samo, to jest wioska. Na wiosce może ci ludzie troszkę też inni są, ale powiem wam jeden taki przykład, no albo dwa. Nie wiem, od którego zacząć. Może tego łatwiejszego, może takiego? Trochę takie na rasistowskim tle, nie wiem. Tutaj u nas w wiosce otworzył się nowy sklep, taki ze wszystkim. 3 mężczyzn. Indian? Hindusów. Otworzył sklep? No ze wszystkim. Takich dużo sklepów jest w Londynie, Turcy prowadzą. No możecie tam kupić, nie wiem, narzędzia, jakieś kosmetyki, rzeczy dla psa, zabawki, wazon, kosz na pranie, jakieś zabawki może do dzieci takie małe, no narzędzia, nie wiem czy mówiłam. Do telefonów, etui jakieś, nie etui, nie wiem co oni tam jeszcze robią. Buty nawet mają, o, jakieś kurtki takie robocze. No taki, o, wiecie, mieszany sklep. No i się otworzył i słuchajcie, no oni no chyba mogą być otwarci, skoro są otwarci teraz jakby przy tym lockdown, bo wiecie, sprzedają też narzędzia. Także widocznie prawo jakby zezwala takim sklepom na otwarcie, na typ, wiecie, bo to są niektóre są potrzebne rzeczy. No i słyszałam, jak tylko otworzyli, to pierwszy dzień chyba był otwarty, jak przychodziliśmy z Gabim, po prostu stało dwie osoby na ulicy i jedna do nich dołączyła, taka starsza. Znaczy nie stara, ale taka no, nie wiem, 60 może coś. Takie może trochę więcej, nie wiem. Ile ona miała sobie złości, ile ona miała sobie jadu. Ja, wiecie, jak przychodziłam, to słyszałam, co ona mówiła, jak ona była zła, że ten sklep jest otwarty, że oni mogą, że jakim prawem oni są otwarci, a inne biznesy są pozamykane i wiecie, to słychać, jak to z jej
taką nienawiścią to mówiłaś, z takim oburzeniem. O, ja po prostu, wiecie, oni... No oni nie tego, nie są taki, że się cieszą. Nie rozumiem takich ludzi, którzy nie cieszą się z czyjegoś jakby powodzenia, tylko jakby chcą wbić nóż w plecy. Nie rozumiem tego, mi się wydaje, że to powinno się wszystkim życzyć jak najlepiej. Tak samo, no ja zawsze wszystkim życzę jak najlepiej i tyle. No, to pierwsza sytuacja, druga sytuacja, słuchajcie, z Santiago przedszkole. Ja nie wiem, co tam za panie pracują. Ja nie wiem, ja, no po prostu nie rozumiem. Santiago wysyłamy mu po prostu każdą środę karton mleka. Owsianego, taki, bo on no, nie może normalnego picia, oni wiecie, dają mu tam trochę. On dużo tego mleka nawet nie wypije, nie wiem, czy raz dziennie mu dają pół kubka, czy ile tam dają. No, ale dobra, wysyłamy, bo żeby, wiecie, jeżeli chcą dać, to żeby mieli to mleko. No i tak się ugadaliśmy i dobra, wysyłamy ten mleko i co tydzień ja wysyłam nowe, nie, karton. I czasami raz mi się zdarzyło, że pamiętałam w piątek i odebrałam tym mleko, wiecie, mówię, dajcie mi to, ja skończę w domu, bo wiecie, no, myślę, wyrzucają, wiecie, marnują to mleko. Później, a ja zawsze mogę przez weekend je zużyć dla niego. On się okazuje później, po jakichś dwóch tygodniach, o, nie przynoście już mleka, bo mamy tyle mleka potem. Zobaczcie sobie, że oni tego mleka nie wyrzucają, że oni mu dają, aż się skończy karton. Ale mleczko, okej, zamknięte, ma 2021 rok do June, jak to się nazywa, do czerwca, wydaje, że tam była data przydatności. I ja w tym pierwszym tygodniu, jak ona mi to powiedziała, ja takim byłam w szoku. I w ogóle nic nie powiedziałam, no mówię, okej. I poszłam. Ale na drugi tydzień myślę, Boże, przecież nie mogą tak dawać mu tego mleka, bo on się rozchoruje. Ja sobie kiedyś przypomniałam, że ja nawet to mleko Hanie nie śmierdziało, nic się z nim nie było. Ja wypiłam kiedyś takie mleko z migdałowe. Słuchajcie, jaka ja byłam chora. To takiego bólu brzucha to ja nie miałam nigdy. Ja autentycznie myślałam, że ja tam umrę, że wybuchną mi organy, żołądek, jelita. Naprawdę, tak mnie roznosiło. Taki to był ból, że dzwoniłam do Gabriego, żeby przyszedł z pracy, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle przeżyję. Autentycznie, żeby przyszedł do Santiago. I ja sobie to myślałam, no nie mogę przecież im pozwolić, żeby dawali to stare mleko, nie? Nie wiadomo, co się stanie. No i ja w tym drugim tygodniu poszłam, to do nich mówię właśnie. I mówię, a i proszę, żeby dała mi otwarty karton mleka, to ja zabiorę do domu, zużyję. A ona, czekajcie, o, to mleko ma do 2021 datę. Ja mówię, ale jest otwarte? Jest. Ja mówię, no to jest 5 dni na spożycie tego mleka, to ja zużyję mu. I ona dalej, słuchajcie, przynosi mi ten karton i mówi, to jest data do 21, że 2021 rok. I pokazuje mi palce. Ale ja mówię, że jest otwarte, także 5 dni jakby jest tylko na zużycie tego mleka. A później jest niedobre i słuchajcie, oni nie rozumieją. Nie rozumieją. I to była inna pani chyba, bo ja odbierałam go w piątek w południu, to było do takiej blondynki, mówię. Ale i Gabi mówi dzisiaj rano, ale to w jakichś w okularach, wiecie, rano są inne panie, czasem one się zmieniają. I znowu miał tą samą sytuację. To ja tylko co w zeszły piątek powiedziałam, a teraz dzisiaj jest środa i on daje jej te świeże mleko. A ona znowu, że my mamy jedno w lodówce, nie wiem skąd, to tamta nie dała mi po prostu wszystkiego mleka, tylko przyniosła mi jeden karton. I ja mówię, że... I on mówi, że tamto mleko, co macie, jeżeli jest otwarte, to musicie wyrzucić je i tu w każdą środę ja będę wam przynosił świeże mleko i wy w piątek oddajcie, a jak nie, to wyrzucicie po prostu to mleko później, nie? Po tym tygodniu. I ona, ta pani następna, i przynosi mu mleko dalej i tłumaczy, zobacz, do 2021 roku jest data spożycia. A było otwarte też. I też próbował wytłumaczyć, także nie wiem. I ona się wkurzyła, bo on powiedział, że ona tak jakby się zabrała później, jakby trzasnęła drzwiami. I ta, co jej powiedziałam w piątek, to też się wkurzyła, bo widziałam, ale wiecie, tak... Staraliśmy się jakby nie mówić im to z... Nie wiem, jak to, żeby im zrobić przykrość czy coś, tylko no... Ja sobie myślę, no jak macie puszkę tuńczyka, która nie wiem, jest... Ma 2 lata przydatności i otworzycie ją i będziecie trzymać przez te 2 lata tą puszkę tuńczyka? No już ja nie mam słów więcej, co powiedzieć o tym. Szok, po prostu szok. Takie osoby pracują przy dzieciach i... Nie wiem. Także tyle. Idę robić rosół. I później wam pokażę mój rosół. No i tak wygląda mój rosołek.
Wiecie co? Zaparwało. Ja to rosołku tak powiem wam, że nie umiem gotować. Ale mam nadzieję, że będzie jako tako smakował. Inne zupy tak, owszem, ale rosół to wiecie. Mi się wydaje, że rosół to wcale tak łatwo nie jest ugotować, chociaż nie wiem. I będę oglądać, wiecie co, jest nowy sezon When Calls the Heart. To w tych starych czasach się dzieje. Boże, uwielbiam ten serial. O ile palców. Uwielbiam. Powiem wam, żebym chciała się czasami tam przenieść. Dobra, jem. Był całkiem ten rosół, chociaż pewnie mama robi lepszy. Musiałam dosypać w końcu później soli trochę i pieprzu, bo taki był trochę mdławy. No, ale zjadłam. Ochota spełniona. Także ja już muszę uciekać po młodego, także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!